Hej, z tej strony Iron i witam was w kolejnym unboxingu, tym razem z edycji specjalnej Assassin's Creed Unity, edycja Bastylii. Słuchajcie, grę mam jeszcze zafoliowaną, także no, sobie ją teraz rozpakujmy. Jakoś tak delikatnie, żeby nie zarysować tego, że, jakże fajnego pudełeczka. Pozbyliśmy się folii wierzchniej i tak prezentuje się pudełeczko. Jest jeszcze w obwolucie z tego co widzę, albo i nie, co to jest, nie wiem. Tak, jest to obwoluta. Pudełko jest metalowe, ale to zaraz wam pokażę. Mamy tutaj z tyłu opis tego co się zawiera w tej edycji. To są dwie litografie w kopercie. Artbook formatu chyba będzie A5 i oczywiście soundtrack z gry jak zwykle. No i słuchajcie, wyjmijmy sobie to z papierowej obwoluty. Taka obwoluta, podziękujemy jej już. I tak, ukazuje nam się naszym oczom pudełeczko metalowe, mogące uchodzić spokojnie jako steelbook, bardzo ładnie wykonany steelbook. Z tyłu jest taki nadruk, bardzo ładnie na grzbiecie mamy Assassin's Creed Unity, także bardzo ładnie. No i z przodu logo asesynów, takie rozcięte jakby gilotyną. No i Assassin's Creed Unity Bastille Edition. Także otwórzmy sobie i na pierwszy rzut oka mamy grę. Ukazuje nam się gra w wersji oczywiście na peceta, nie do sprzedaży oddzielnie. Okej, dobra, sobie to też od razu rozpakujemy, żeby tylko nic nie zniszczyć. Dobra, chyba to będziemy mieli. Stryk. Folii podziękujemy kolejnej. No i tak, mamy pudełeczko. Cholera, świeci się jak przy jajce, ale dobra. Mamy pudełeczko z grą. I oczywiście, co nas wita tutaj na dzień dobry? Na dzień dobry wita nas przepustka sezonowa. Oczywiście jest to reklama przepustki sezonowej. Zaraz ją sobie wyjmiemy. I tutaj chyba będzie pod tą przepustką zaraz. Tak, jest ok, dobra. Pudełeczko zamknę na razie. I tak, mamy przepustkę sezonową. Oczywiście samą reklamę, bez przepustki sezonowej w środku, bez żadnego DLC. Mamy Assassin's Creed Unity, Dead Kings i Assassin's Creed Chronicles China. To jest jakieś na urządzenia mobilne chyba, tak? W przepustce sezonowej. No dobra, tutaj patrzę, nie mamy żadnych kodów, na szczęście, bo ponad 15 rodzajów broni i przepraszam, i wyposażenia. Także okej, okay. Mamy reklamę sobie przepustki sezonowej, która nam jest do niczego niepotrzebna. Dalej mamy instrukcję i tutaj już jest hardcore. Oho. Tutaj. Aj, chwileczkę. Mam problem z wyjęciem. Okej, okay, dobra. A jeszcze to wyjmę. A co? Dobra. A więc tak. Na pierwszy rzut ognia pójdzie. Tak, żeby to było w kolejności takie jak ten. Instrukcja. Instrukcja, tutaj mamy kod do gry, którym właśnie zakrywam palcem. I żeby jakoś tutaj zrobić chytrze, mamy zwyczajną instrukcję, nic ciekawego, w paru językach, także nic nadzwyczajnego, od zwykłej instrukcji. Tutaj mamy kolejny kod, ja sobie odwrócę, nic tutaj nie ma. A z tyłu mamy jeszcze kolejne reklamy, chyba tak. Coś do odblokowania, viewplay i tak dalej, dobra, to miesza z tym. Tutaj mamy Assassin's Creed Unity, unlock your additional content with the code below. No i tutaj mamy dwie misje do odblokowania, to jest
The Chemical Revolution i The American Prisoner. Okej, mamy na dole kod, a tutaj mamy w różnych językach, co to, jak się do tego dobrać, do tych dodatków. I ostatnim już takim papieżyskiem będzie reklama dwóch figurek. Elise i Arno, które można tutaj ze sobą w bardzo fajny sposób połączyć. Nie tylko w taki, a też w taki, że stoją do siebie plecami i patrzą się w różne strony, z tego co widziałem. Na drugiej stronie oczywiście mamy reklama przewodnika do gry, oczywiście reklama artbooka większego, na pewno formatu A4, jest ten artbook, tutaj mamy format A5, więc nie wiem czemu tak dodają, ale to szczegół. No i książka Assassin's Creed Unity na podstawie tej części gry z tyłu. To co mieliśmy, tak, dobrze. Mamy tutaj płytki z grą, która znajduje się na pięciu płytkach. Ja już może chociaż jedną wyjmę. O, dobra. Jest takich płytek 5, także sporo. Nie pamiętam, ile ona będzie zajmowała, ta gierka. Także to sobie odłóżmy. W następnej kolejności będzie co? No, wyłaś artbook, wyłaś. No, kurde. A, dobra, mamy artbook. Mamy artbooka bardzo ładnie wykonanego. Mamy tutaj trochę inkrustowaną tą okładkę. Na boku, kurde, na boku jest nawet The Art of Assassin's Creed Unity. Fajnie. Ładnie to wygląda, taka postarzana, jakby troszkę skórzany materiał. Taka książeczka. Artbook od razu, kurczę, gruby jest w miarę. A, w sumie nie bardzo. Liczy sobie 63 strony, także tutaj dowód, a jeszcze plus spis, wykaz nazwisk, które ludzi, których pewnie siedzieli przy tym artbooku i projektowali go, czy też cokolwiek innego. No, ale bardzo ładne grafiki. Troszkę poszli w innym kierunku, bo do tej pory artbooki były w takim formacie. Tutaj był grzbiet i otwierane były w ten sposób, a teraz jest w formie takiej jakby książki, zeszytu. Także, no fajne, podoba mi się to. Spis treści, króciutki tutaj grafiki, to już pokazywałem. Tak pokrótce wam pokażę, co tutaj możemy znaleźć. Tak i cóż, ja w Assassina Unity nie grałem, także na razie też nie planuję serii z tej gry. Na razie muszę poczekać jeszcze na naprawę mojego kompa, także no sporo tego jest. Ładne grafiki, bardzo, bardzo mi się podobają. Fajny format w ogóle tego artbooka, także no, jest na czym oko zawiesić, jest dobrze. Powiem wam, jest naprawdę dobrze. 60 parę stron to jest jeszcze znośny temat. Jeszcze tutaj wam coś pokażę. Katedra, wnętrza katedry, pewnie Notre Dame. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie. Jakieś katakumby. Fajna sprawa, naprawdę. Okej, widzimy się po krótkim cięciu. Przepraszam was za to, padła mi bateria w aparacie. W kamerze znaczy się. Także przejdźmy sobie do dalszych tutaj części składowych tego. Mamy taką oto kopertę, w której będą zapewne nasze ukochane litografie. Ciekawe, czy dwie, czy trzy? Trzy. No i jedna taka o. Taka o. Widzimy tutaj Francję, tutaj naszego chyba głównego bohatera. No, jest, bo jest. Tutaj mamy jakiś okrąg, to chyba tak na to powinno się patrzeć. Nie wiem, co to jest. Aha, dobra, to jest chyba ściana katedry Notre Dame, także tutaj mamy asasyna. Dość kiepsko to widać, niestety trochę się ściemniło już na zewnątrz, także takie oto dwie litografie do wyboru, do koloru.
no, trudno się mówi, jest bo jest, nie będę wnikać. I ostatnim elementem tej edycji specjalnej, edycji Bastylii, jest soundtrack, płyta z soundtrackiem wyglądająca, żeby nie uwalić jej zbytnio, w ten sposób. Obstryk. Mamy płytkę. Original soundtrack. Nie wiem, ile tutaj jest, szczerze powiedziawszy, kawałków, ponieważ na płytce tego nie ma. Więc mam nadzieję, że jest sporo i że da się tego słuchać. Także słuchajcie, żeby to wszystko tutaj jakoś tak złożyć do kupy i poskładać, to w sumie sporo tego dostajemy, bo dostajemy naprawdę ładny steelbook, nie wiem jak to nazwać, metalowe pudełko takie, ale bardzo ładnie wykonane, także jest na plus. Dostajemy artbook, co jest też na plus, bardzo ładnie wykonany. No litografie są, no bo są, nie wiem, w ramki to oprawić ze wszystkich edycji takich specjalnych, kolekcjonerskich, oprawić te wszystkie litografie, które posiadacie i powiesić sobie na ścianie, to wtedy może jest jakiś kolosalny efekt, ale tak jak pojedynczo się coś takiego dostaje, to raczej nie ma tutaj żadnego szału. I ostatecznie też chwila, ja to jakoś ułożę tak zdziepko na szybkiego. No i słuchajcie, edycja jak najbardziej warta zakupu. Ona kosztowała, z tego co mi wiadomo, 120 zł w Empiku, także jest tutaj no, dość sporo. Przede wszystkim jest gra, artbook i ten steelbook. No, soundtrack jak najbardziej też w porządku. Litografie mogłoby ich nie być, mogłaby być jakaś mapka czy cokolwiek innego. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że ten unboxing wam się podobał. Pozdrawiam was bardzo gorąco i serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!